Hej, hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terra Firma Craft. Dzisiaj jestem w pojedynku, gdyż nagrywam dosyć wcześnie rano. Czyli miałem czasu w ogóle się zebrać inaczej w ciągu godzinach popołudniowych. Co kurczę, chyba teraz ostatnio, przez najbliższy czas w ogóle nie będę chyba nagrywał po południu. Więc będzie ciekawie tutaj się wyrobić tutaj z czasem, ale mam nadzieję, że uda mi się w miarę systematycznie te materiały to cały czas jeszcze wpuszczać. Jak aktualnie mi się udaje tutaj. Póki co oczywiście, puszczać co drugi dzień, czyli poniedziałki, środy, piątki i soboty, to będzie, że tak się to uda utrzymać. Dobra, co potrzebujemy? Dzisiaj taką potrzebowalibyśmy dużo kamieni, gdyż postanowiłem sobie, że kurczę, wbiłem się, jak pamiętacie, zostawiłem sobie dużo jedzenia w weselu i schowałem go do swojego EQ. Jednakże okazało się, że po wejściu na serwer i postawieniu go na ziemi, automatycznie całe jedzenie mi obumarło, bo trochę mi nie było w grze, gra to wykryła i popsuła mi dosłownie wszyściutko, co tylko miałem. Było to mega, mega irytujące, dlatego też będę musiał to teraz mocno naprawić. Czyli potrzebujemy chłodnie. Zbudować trzeba sobie... Kol? Czekajcie, nigdy właśnie nie pamiętam, jak to się nazywa. Kolo... Wall. Przez wall to powinno chyba znaleźć. Steel? No chyba nie stylowe, no chyba nie. Celar właśnie, celar wall. Potrzebujemy dużo kleju, klej akurat mam. Potrzebujemy następnie słomę, strawy oraz drewno. Drewno też tutaj zaraz będziemy zbierali oczywiście. Ale żeby to zbierać oczywiście nie mogę tutaj zajmować się moim nożykiem tym mega, mega dobrym. Tylko tym podstawowym, najłatwiejszym. Będziemy chodzili i zbierali, tylko że w moich okolicach podejrzewam, że tutaj nic nie będzie, dosłownie nic. O właśnie, i teraz będziemy musieli gdzieś to polokalizować. Będzie mega, mega ciężko. Będę to robił pewnie w wielu cięciach. Ten materiał będzie składał, nie wiem, z godzinnego, dwugodzinnego mojego tutaj grania i będę go tutaj po prostu wam jakoś próbował ciekawie złożyć, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. Dlatego jeśli ktoś z was gra na serwerze, a powiedzmy Terra Firma, bo sam gra na Terra Firmie, to co teraz zbuduje będzie mega, mega ważne, bo to będzie najważniejsza chyba rzecz, którą będziecie potrzebowali zbudować, żeby wasze jedzenie miało w ogóle jakąkolwiek przeżywalność, tym bardziej, że ja, tak, zostaję na terenach zimnych. Wiele osób mnie pytało, save, czy się przeprowadzasz? Jednak nie. Stanium też troszkę liczył na to, bo on poszedł na sam dół, ja nie. Postanowiłem, że skoro tutaj nowe osoby i osoby, które tutaj już grają, czy np. Ania, czy Wichu, grają na terenach tych zimnych, więc ja również zostaję na terenach zimnych. Tym bardziej, że jeszcze za jakiś czas ma się wbić Teo, cały czas tutaj próbuje się z nią umówić na nagranie. Średnio to udaje się, bo ona ma na godziny nocne, pracuje. No zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze w praktyce, dlatego tak, zostaje na terenach tych, gdzie zima będzie naprawdę sroga, że jak się zima pokaże, to naprawdę klikajcie narody. Wszystko będzie tutaj mocno, mocno, mocno tutaj rozwalone. No dobra, nie przedłużając, ja zajmuję się tutaj zbieraniem wszystkiego. Najlepszy tego tak nie zrobię, bo by wyglądał on średniawo. Znalazłem takie coś teraz tutaj podczas schodzenia. To nie jest nikogo domek przecież. Okej, okay, dobra, ale nie chciałbym zginąć za bardzo. Spawner pająków. Ojojku. Rozwalę to, ale bardziej tylko z tego powodu, że to bym sobie zabrał. A coś z tego mógłbym zrobić innego. Wiecie, chciałem to jakoś zniwelować sobie, rozwalić. Nie. Takiej możliwości nie ma. Kurczę, wiecie, to najgorsze właśnie jest to sortowanie. Nie wiem. Ono jest na tym, wiecie, jak sobie coś posortuję, tutaj poklikam. To jest mega irytujące, to wam się wszystko przesortuje nagle i kurczę, musicie tutaj wszystko od zera ustawić wręcz. Jest to mega, mega irytujące. No dobra, i tutaj miałbym Small Dorit. No spoko, to oczywiście może być, jakoś tam by uszło, ale ja bym szukał, czy coś tutaj będzie ukrytego jeszcze dla mnie. Chyba nie. Taka malutka zabudowa jest tego, co widzę. Na górze jest tego jeszcze kilka sztuk. Na górę mógłbym się jakoś tutaj dostać, nie wiem, na pojedynczym i na wspinaniu. Okej. Kolejny kawałek rurki. Ona, ta rurka może mi się pójdzie przydać, prawda? Tworzył. Kurczę, znowu przesortowałem!
Czekajcie. Ja sortuję prawy przycisk myszki. Muszę go znaleźć i usunąć. No kurde, muszę to usunąć, bo to jest. To będzie mnie tak irytowało, że to będzie jakaś masakra, wręcz bym powiedział. Jak miło, zlokalizowałem tutaj jeszcze przy okazji sobie węgiel. Tylko, że czy ja go chcę wydobywać? No pewnie nie będziemy to za bardzo tutaj kopali jego póki co, ale warto byłoby oczywiście wiedzieć, że tutaj on się znajduje. Więc ja to bym zasłonił. I to miejsce bym sobie zaznaczył. Węgiel, oczywiście niewidoczny, tutaj nie przeszkadzał, no i dobra. Który z leczników wiedział, że tutaj jest ten węgiel ukryty, no może nie ukryty, bo każdy tutaj przyjdzie, albo teraz, który zobaczy mój odcinek, będzie wiedział, że o, save znalazł węgiel, to lecimy, zabieramy mu. Gdzie tu jest źródełko? Tu? Tutaj, dobra, trzeba się napić. W ostatniej chwili wleciałem tutaj na chatę, bo już tak, troszeczkę tutaj napadły te wszystkie mopki, nawet nie miałem kiedy uruchomić nagrywania. Dokładnie mówię, ten właśnie beekeeper, on mi tutaj napadł i zaczął mnie tutaj atakować cały czas. No było to słabo, było to mega, mega słabiutkie, no ale okej, już jesteśmy schowani. Muszę pamiętać, żeby atakować wolniej, żeby nie tak szybko tutaj nawalać, bo tym szybciej tutaj nawalam, tym więcej. Co was tutaj tak wzięło? Ej no. No ja rozumiem, że jestem sam na serwerze, nikogo innego nie ma. Nikogo innego nie macie do bicia, no ale to nie znaczy, że musicie wszyscy klepać mnie od razu. No, powiem, że sporo ciekawych rzeczy się pokazuje. Ha, o dobra. Znaczy jest naprawdę dużo. Dużo kawałków zbroi w ogóle jest, tam w ogóle bugi są. No dobra, zaraz pójdziemy tutaj zebrać oczywiście. Tutaj tam drzewko już rośnie, tam to też, ale to chyba już jest aktualnie... Zima zaczyna się chyba robić. No, jeszcze nie jest. Kijowo. I nic już nie wezmę z was nawet. No dobra, spróbujmy na coś tego tutaj porobić. Pierwsze co, pozbądź mi się drewna. Troszeczkę tutaj nazbierałem, bo drewno będzie tam mocno teraz przydatne do zrobienia oczywiście wszystkich naszych form. Tu i tu powiedzmy. Teraz powkładajmy wszystkie. Tu. No i zostaje nam tylko ostatni. Na szczęście wszystko weszło. Tak, wszystko weszło. Odrzućmy nasze itemy, które mamy przy sobie. Tutaj powiedzmy, czyli te. Nie mam niestety za dużo siana. Siana, słomy, kurde, chyba zawsze to będę mylił. Naprawdę, zawsze to będę mylił. Dosłownie za każdym razem. A tu jeszcze mam trochę drewna. Za każdym razem, jak tylko i wyłącznie gram w Terrafilmę, to po prostu tak te nazwy wymyślam, kombinuję z nimi. Naprawdę to jest jakaś padaka się robi powoli. Tu jest zimowyk. Chodź tu. Gin, dobra, dziękuję ci bardzo. No i teraz co? Zbierzmy te wszystkie itemki. One się może przydadzą nowym osobom, żeby mieli przynajmniej cokolwiek na start, jakikolwiek sprzęcior. Więc to oczywiście zawsze tutaj wolę magazynować sobie. To się zawsze tam kiedyś na pewno przyda, więc lepiej mieć to, niżeli nie mieć. Dobra, basic bug. Ktoś mi pisaliście, że ten kilo, który tam wydobyłem, też wydobyłem właśnie z bugu, więc fajnie. O, potato, blueberry oraz jajko. Jajko, no właśnie. A, jajkami się nie rzuca tutaj. A tak, no jajka były takie do wykluwania się. I co, ja jajko odłożę? Zastanawiam się jedno. Czy w przypadku jajek jest to kiedyś na pewno do wykluwania, bo to pamiętam. Terrafirma. To? Nie jestem pewien, ale to chyba było to, ale każdy to było w kilku rodzajach. Więc tu widzę tylko jeden rodzaj, więc chyba jeszcze coś innego powinno być. A jednak nie. Gold, iron, no dobra, to nie jest to na pewno. Okej, zróbmy ten. Obojętnie jakie drewno i słoma. Góry. Drewna akurat mam sporo. Więc co? Tyk. No i tutaj wyścielam, żeby było im wygodniej. Okej, to jest na jajka na pewno. No nie wiem, czy są potrzebne kury do wysiadywania tego. Aha, ale nie takich jajek widzę. Dobra, więc tutaj chyba oni mają same sobie znieść śpiew te jajka. Żeby wtedy to będzie miało jakikolwiek sens. No dobra, mniejsza z tym w takim razie. Zróbmy sobie ile mogę. To zapewne za dużo nie będzie. Tutaj, no i we wszystkich innych pozostałych miejscach deski. I po kolei, ile tylko możemy zrobić. Wszystko, 100 ilości
18 sztuk, naprawdę? Ja to będę naprawdę tworzył mega długo. Czy gdzieś jeszcze mam? O, fajnie, sporo nawet. Tutaj. No jeszcze przynajmniej jeden taki bloczek. No, nie będzie, no nie będzie, no dobra. To teraz piła. Piła, tniemy to na kawałeczki. Drewno, tutaj komuja i teraz układajmy to po kolei, tak samo jak i poprzednio, łączymy to i zobaczymy, ile tam się uda wykonać, czy w ogóle będzie sens już robić dołek i zostawiać. Nie, powiem wam, że nie ma tragedii. Tak mi się wydaje, tragedii nie ma. Może nie jest tutaj nie wiadomo jak dużo, no ale troszeczkę już jest. Teraz wyznaczmy miejsce, ja bym postawił to gdzieś tutaj, wejście bym zrobił sobie od boku. A znowu te mopki. Dobra, dajcie mi chwilkę, zaraz je trzepnę. Postawimy ją w tym miejscu. Będzie na 3x3 wielkości. Czyli oczywiście potrzebujemy troszkę więcej tutaj jeszcze na boki. Będzie to bardzo malutka taka piwniczka do składowania jedzenia. Bo na więcej mnie naprawdę nie stać, więc to trzeba wziąć po prostu pod uwagę. Kotel mi zleci. Bo ten jest podstawowy. Te tutaj sklejone powinny się utrzymać. Ale reszta mi tutaj zlatywała zaraz w dół. O, dobra. Ta łopata poszła. Tak, kopię łopatą, bo to nie ma większego, tą łopatą lepszą, więc to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Teraz ile potrzebuję w dół? Jeden to będzie podstawa i przynajmniej na 3 wysokie chciałbym zrobić. Z tego, jak sami pewnie już policzyliście, na pewno mi nie wystarczy tego, co mam przy sobie. Będę musiał tego jeszcze sporo tutaj nazbierać, ale nie ma problemu, zbierzemy to. Nasza piwniczka będzie tutaj mega fajna i będziemy mogli tutaj składować sobie jedzenie na zimę. Czyli będę musiał po prostu zbierać dosyć sporo w ciągu, jak już po prostu wejdzie nam wiosna, lato, jesień. Uda mi się tutaj mocno nazbierać jedzenia, żeby tutaj schować go, bo tutaj ono się nam praktycznie nie będzie prawie psuło. Tym bardziej, jeśli nie będzie tutaj osób za bardzo, nie będą tutaj osoby chodziły w tym terenie, to tym bardziej się nie powinno aż tak bardzo chyba psuć. W każdym razie, jak się gra zachowa. Jeszcze jeden w dół potrzebuje zejść. Już będzie git, to będzie już to miejsce, które ja bym chciał. Ten grawel mi się oczywiście przyda później jeszcze do przesiewania, więc tutaj nie ma żadnego problemu z tym, ale no oczywiście no w tym momencie będzie on mi tutaj leżał tylko i wyłącznie. No i dobra, już jest nasz dołek wykopany. Teraz co, zrobimy pierwsze co podłogę. Tutaj jak pamiętam wszystkie nawet ukosy muszą być wypełnione, żeby on zadziałał. Po środku będzie blok specjalny, więc tutaj nie muszę nic kłaść. Siekiera? Tak, siekierka. Teraz potrzebuję wyjście sobie zrobić pierw. No i teraz, no jak widzicie sami, za dużo tego nie mam. No właśnie. Jeszcze mega dużo. I to w głównej mierze siana nie mam. Są trzciny? Siana. Kurczę, wydaje mi się, że to chyba siano. Ale jak zawsze mogę się mylić. A i tam są te. Są strasznie irytujące. Bo one was złapią tymi szczypcami. No i was później zatłuką dosłownie w przenośni. Więc lepiej tam nie podchodźcie, jak zobaczycie w okolicy. Chyba, że macie już broń. Z bronią jeszcze jako taką da radę. Tego nie potrzebuję. No dobra, kolejny czas na zbiory. Udało nam się złapać jeszcze tutaj, widzicie. Dynie, więc spoko. Wypad jest mega udany w takim razie, bo widzicie, mam ponad 1,5 staka, więc to na pewno wystarczyć, no prawie na pewno wystarczyć na całość. A jeszcze tylko zbiorę do końca staka, czyli 2 staki jakbyśmy mieli, 2 staki i kawałeczek, byłoby już git, ale chociaż robi się noc, nie, jeszcze jest tam, nie wiem, 13-14 godzinka. Pewnie na dynamawce bym mógł sprawdzić, która jest godzina, ale no, nie za bardzo mam ją uruchomioną nawet. Ale mam akurat fajny teren, bo tutaj chyba nikt nie chodził za bardzo. I tutaj, no, tego jest naprawdę sporo. Więc można tutaj sobie pochodzić, to pozbierać. Przypomnę wam oczywiście, bo jak dotarliście do tego miejsca, o łapkach, o komentarzach, jak również o subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście nowymi osobami. Bo wiem, że sporo wyświetleń jest od osób, które mnie nie subskrybują. Więc jak masz ochotę, zostań na dłużej z nami tutaj. Ach, ja tutaj bym prawie zaraz zginął. Tak, bym tutaj po prostu był. No właśnie, gdzieś mniej więcej w taki sposób by to wyglądało. Okej. Wie pan co? Ja do pana nic nie mam, więc proszę mnie tutaj nie zaczepiać.
To by się miło dla mnie pewnie nie skończyło. Aj, aj, ałaj, 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 ałaj. Dobra. Lecimy już w kierunku domku. Ten, to, te pół staka, tam 20 ileś sztuk się nazbiera tutaj pewnie po drodze, więc bez problemu powinniśmy dać już radę. No bo jest też nic innego, jak po prostu wykonać te wszystkie rzeczy. Tylko że gdzieś tutaj miałem deski, tutaj były deski na pewno. Bo wiecie, one tutaj gdzieś leżą sobie w takich różnych miejscach. A i tak się bym potrzebował je zużyć, bo po co mają one gdzieś tutaj zalegać. Dobra, no i teraz powinniśmy już mieć na tyle, ile potrzebujemy tak naprawdę. Na dwa i tutaj na dwa. Dostaliśmy 30. Jeszcze jedno mogę wykonać. 33 sztuki. Zobaczymy, na ile nam to wystarczy. Cały ten dół powinienem już móc zrobić. I później polecimy tutaj dalej z kolejnymi tutaj fragmentami. Dobra, i teraz tak o. Tu już dobuduję. Teraz tu lecimy już wokoło. I co będziemy musieli jeszcze zrobić na pewno? Drzwi. Podwójną parę drzwi. Ja zastanawiam się, w którym miejscu, że w tym miejscu byśmy strzelili drzwi. W takim razie... Tu bym tak o zrobił. Tu by było wejście. Okej. Okej, to będziemy musieli zabezpieczyć jakoś tam, przynajmniej mniej więcej. Teraz zastanawiam, muszę chyba tutaj jeszcze... Aj, skopałem troszeczkę sprawę. Kopnąłem do góry. Ja bym kopnął tak. O, a nie, dobra, to on i tak by spadł. Dobra, tu nie ma problemu żadnego. I tu jeszcze w ten sposób muszę zabezpieczyć, bo tu mają być podwójne drzwi, żeby tutaj wejść, bo na pojedynczych będzie nam uciekało ciepło i może nam nie zaliczyć tej budowli. I już widzę, że na pewno mi zabraknie znowu słomy, bo jeszcze muszę zrobić z tego drzwi. I muszę zrobić z tego jeszcze ten pośrodku, właśnie, że jego stworzymy teraz. Cellar. Tu jest ice. O właśnie, to jest ten do kładzenia itemów. Bunker. Wall. To był ten? Czekajcie, muszę zobaczyć, bo nie jestem pewny całkowicie już, który to był blok, bo no trochę temu to budowałem. Nie ukrywajmy. Aj. Aj, nie to, nie to, nie to! Tu. Tu. W ten sposób. Boki. Teraz on po środku czy będzie, czy to jest ten? Tak, on chyba lód trzyma. Break check. Sprawdza strukturę co minutę, czy jest poprawna. Okej, okay. Aktualnie jeszcze pewnie jest error, bo jest otwarte, więc nie ma co się dziwić. No ale dobra, spróbujmy teraz to zbudować. Ile tego potrzebuję jeszcze? Fuck. Góra, więc co, może będę wyglądał to po małych ilościach, żeby w razie czego tutaj nie przekroczyć tej ilości naszej, którą my potrzebujemy. Więc na dwa, na dwa. Klej, no i oczywiście słomkę. W porządku. Tyle. Dobudujmy tutaj, piew tą część zrobiłbym. A, jeszcze jedną sztukę. To od góry to postawię. Tutaj jeszcze jedna sztuka musi być. W porządku. I tu byłoby nasze wejście do środka. Wejście bym zrobił z desek najlepiej. Wiecie, deski oczywiście się nie rozwalą. Też wiadomo, że mogły tutaj spadać w dół, więc też problem tutaj większego by nie było. No ale jednak przemy tą część na sztywno, żeby ona była tutaj zabezpieczona. Ej, co was tutaj tyle się nam zrobiło? Znowu tutaj te zombiaki. Impreza, część 284. Jak telenowela jakaś, dosłownie. Dobra, mamy już tutaj to zbudowane. Nie wiem, czy jest minimalna wielkość, jak tutaj jest zrobiona. Ale jeszcze drzwi potrzebuję na pewno zrobić. I później już lód będę musiał tutaj dostarczyć. Lód to oczywiście macie tutaj. Tam dalej jest lód. Oczywiście potrzebujemy po też wygląda na żydzie pewne. Ale to za momencik. Cellar drzwi. A dobra, tylko jeden jest potrzebny. Fajnie. Już się bałem, że tego nie wiadomo będzie ile potrzeba. I wtedy byłby leciutki tutaj problemik. Podwójne drzwi potrzebuję, jak wam mówiłem. Okej. Okay. Bo na pojedyncze to chyba nie chodzi. Rozwalę to i postawię. Chcę mieć pewność, czy to chodzi. I teraz pytanie. F3.
A nie, potrzebuję tu jeszcze lód dostarczyć, tak czy siak? To będę musiał dać płytkę naciskową tam. Żeby przynajmniej wychodzić sobie w miarę szybko. Ale potrzebuję sztabkę. Mam jedną sztabkę kopru, ale z czysto koprowej rzeczy nie wykonam tam. Muszę je wykonać tutaj. I tak chyba zrobię. To bym chciał, potrzeba zrobić. Tylko, że to z kopru jest. Z brązu jest z kopru. Podwójna sztabka. Oj, to nie, to mi nie przejdzie. Podwójna sztabka. Ile tu mam jeszcze tego surowca? A, koper 15, 10. No niby by dało rady. Coś tu jeszcze mam kopru? Dupa? Ne. Dobra, z tego bym musiał stworzyć koper. I czystą koprową rzecz po prostu wykonać. To nie jest koper. Ty jesteś koper. 15 unitów. Właśnie. Więc to coś, to teraz mam problem tego typu, że mam dosłownie 15 unitów kopru, a 15 się nijak tutaj nam rozłoży. Więc to odpada. Chyba, że stworzymy sobie inny rodzaj surowca. Wiecie co, jako że nie mam surowców za bardzo, kopru też tam za bardzo już nie miałem, tak żeby teraz coś zrobić. Tutaj w okolicy Wiki wykopywała koper. Muszę to miejsce teraz zlokalizować, gdzie ono było. Gdzieś tutaj chyba. Ten dołek? Cześć. Hello. Kąpiecie się? W porządku. A, ja się nie chciałem kąpać. Gdzieś tutaj, któryś z tych gejzerów właśnie miał w sobie koper. O, może ten. Not interesting. Nic interesującego tutaj nie ma. Tutaj również. A gdzie ten koper był? Fak, mógłbym go zaznaczyć od razu. Limoni, spore źródła. No nie, to mnie nie interesuje całkowicie. Gold. Nie. Gold również. Nic interesującego. Słabo. Zdawałem się, że tutaj koper był w tych okolicach, więc tym bardziej jest to ciekaw, gdzie to było. Też nic interesującego. Dobra, zostaje mi chyba teraz szukać znowu złoża kopru. Gdzie on był? Kto z was pamięta? Kto z was pamięta, gdzie był koper? Kurczę! Co to jest? A, tego nie potrzebuję akurat. To duże złoża, ale też nie tego surowca, co bym ja potrzebował. Tutaj też. Limonit, nie to. Potrzebuję coś innego. Halo? Nie. Niach. Nie znajdę tego chyba dzisiaj. Zdecydowanie. Więc to postanowiłem, że skoro i tak nie mogę tam nic zdobyć, więc skorzystam sobie z domka Wicha i poprzesiewam troszeczkę mój gravel, który ja mam. Może uda mi się zdobyć to, co ja potrzebuję, czyli tam kopru trochę. Żeby stworzyć spokojnie zbroję. Tu patrzcie, wyrzucą mi i kości, i kawałki jakichś mieczy, w ogóle... O co kaman z tym? Jakieś noże do rzucania. Zwykły gravel. A to takie rzeczy się chowają. Kable, no spoko, fajnie, naprawdę. Czyli naprawdę powiem wam, że się opłaca zbywać jak najwięcej żwiru i przesiewać go. Bo po prostu te takie rzeczy wylatują, że to jest po prostu aż chore. Platinium. Link. Ciekawe. Tam jed, calorite, bismut, magnetite. Po prostu wow, te rzeczy po prostu są aż dziwne. Co te nam potrafi wyskoczyć z zwykłego węgla. Zwykłego tutaj właśnie tego, kurczę. Aż tyle tego, nawet nie mogę tego nosić. Wiesz co, ja tutaj ci może to będę wrzucał. Copper arrow. Co ja z tego mogę zrobić w ogóle? Czy w ogóle tutaj jest możliwość zdobycia? Tak, są nagety do zdobycia, widzę. Oj, te nagety by się przydało zdobyć, naprawdę. A nie, jest tutaj sporo kombinacji, widzę teraz. Dobra, czy to można zrobić praktycznie wszystko w takim razie. Dobra, ja ci to odłożę. Tutaj Wichu, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Będę tutaj troszeczkę twoich miejsc, tylko miejsca zajmował. Ale to wszystko tutaj postaram się przesiać. I zobaczymy, co z tego ja uzyskam. Co będzie ciekawego, czy też same, no właśnie, mały i przydatne itemki tutaj będą wychodziły. Na razie są one mało przydatne. Zobaczymy, jak to wyjdzie później w praktyce. I temu troszeczkę mamy. Naprawdę to jest sporo. Platyna, jakieś inne dziwne rzeczy.
No, jest tego mnóstwo. Dużo rzeczy od Irona. Mam tu w ogóle do rzucania te blade, mogę sobie teraz wykonać. I to jest śmieszne, zaraz to sobie je zrobimy, zobaczymy jak one tutaj działają. Mam tutaj kawałki ruchome. One pozwalają mi tworzyć tutaj, no query też, prawda? Ale tu bardziej miałem na myśli, że drawery będę mógł sobie tworzyć. Bardzo fajnie, mam na dwie sztuki. Czyli dwa drawery będę mógł sobie wykonać. Do muszkieta mam amunicję, tutaj te w ogóle nie wiem po co są. I też, no i mam lampę, mam magiczną lampę. Napełnia się wodą. Empty ciągle. Więc chyba nie wodą. No dobra. W takim razie nie wiem, czym to się napełnia. Tutaj widzicie, zbiera deszczówka, więc... No, powiedzmy, że spoko. Powiedzmy. Ale tak w ogóle, właśnie, skoro teraz pada deszcz... Co ty masz na głowie? Panie, co to na głowie ma być? Ach. Więc teraz pomyślałem, ile ja mam nuggetów tak w ogóle? Może nuggetami uda mi się to uzupełnić. 6, 7, jeszcze 2 nuggety bym potrzebował. To są sztabki te. Kurczę, no panie! Jest. Ale to jest inny rodzaj. O jejku, to się będę mógł to też rozpalić. Tutaj nie mogę. A ja potrzebuję podwójny blok. Ale słabo wam powiem. Bo ja potrzebuję wykonać tutaj tego. A to tylko i wyłącznie w Anvilu można zrobić i tylko i wyłącznie z takiego samego kopru. Ale mam pomysł. Zamienię się z pewną osobą i do was wrócę. No i dobra, sprawa załatwiona. Mam już podwójny bloczek. Tamte dwa utraciłem. No i jest w porządeczku. W porządeczku, po prostu wiecie, żeby tutaj nie marnować czasu, podrzuciłem tutaj. O, kolejny bloczek, fajnie. To jest podwójny, fajnie połączony już. A to jest braz. Braz się też przydaje. Czekajcie, on tu czegoś był potrzebny. O, do tego, fajnie. Lunetki, właśnie widzicie. Braz jest wykorzystywany do wielu rzeczy właśnie związanych z Steam Power, więc. Będziemy się tym bawili. Już mam tutaj kilka sztuk. Tylko żebym pamiętał gdzie. O, widzicie, 5 sztuk. Jeszcze prawdziwie gdzie indziej też są one. Ale teraz tego muszę tutaj rozpalić mocno. I tutaj go przepukać na formę. Oj, kurczę, czy ja to pamiętam. A flaksa nie mam jeszcze. Ojojku, czy ja tutaj mam marble. Sól, nie, diorit. Diorit to nie był to, prawda? To tylko i wyłącznie marble wchodził w grę. Flax. Z czego ty byłeś? Lime, dolomit, hulk, marble i ruda, bollocks. Ja cię na razie wezmę do łeku, żebyś mi nie zniszczył się. Ruda. Wątpię, żeby taką miał rudę akurat. Gips, no nie. Gdzieś marble był. Tak, musiałem się tutaj przebiec. W tym miejscu stoi taki oto posąg. I on jest z marbla właśnie. No i tak, muszę w ten sposób zdobyć marble. Wiem, tam gdzie stanie się osiedlił, czyli tam gdzieś hen za rzeką, tam marble normalnie występuje na samo inne surowce, które można używać właśnie do tego celu. Niestety ja tutaj tego nie mam, więc no cóż. Zostaje mi tylko wyłącznie rozwalenie tego posągu. Mam nadzieję, że tutaj mi nikt go nie rozwali za szybko. Troszkę boję się, żeby on tutaj mi nie zleciał na głowę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Potrzebuję tego troszeczkę nałupać. Nie aż tak dużo oczywiście. Powiedzmy, tutaj jeszcze trzepnę te dwa kawałki i już będę po prostu wracał. Ile z tego dostanę? Flaksa, bo to jest co? Marble, chociaż ja bym marble przerabiał niekoniecznie w tym, a w kole. Rolling machine, to nie to. Nie ma recepturki pod koło? A może faktycznie nie ma? Tu mam na dwa, widzicie? I to bym mógł w kole też jeszcze robić. A, tutaj ja pokazuję tych recepturek, dobra. Jest takie koło do obracania się z właśnie Terra firmy.
Ja też mógłbym to wykonywać. O, czekajcie, 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 czekajcie. Akurat pana bym se schapnął z chęcią. Bo to pewnie już mówiłem nie raz. Wszystkie mopki ogólnie się, znaczy wszystkie zwierzątka się nie powinno zabijać. Za wyjątkiem oczywiście tych, które nie są ze standardowego Minecrafta, bo one się i tak respią, więc je możecie spokojnie trzepać ile tylko macie ochotę. Na przykład tamte, też zaraz trzepnę chyba. To. I to powiedzmy. Bo to są darmowe dla was jedzonko. A jedzonka nigdy za wiele, tak naprawdę. Okej. Okay. Chyba zebraliśmy większość. I tu jeszcze jest jeden jelonek. Tak, jelonki to jest podstawa. A, gdzie ty jesteś, jelonku? Tam. Jeszcze ty chodź, przyjacielu. Mój drogi, ty mi dajesz właśnie całkowicie teraz jedzonko. Kości zostawimy sobie, mogą nam się przydać. Też bym zostawił. To wywalę. I... nie będzie to... Tamto mi się przyda troszeczkę bardziej, nie mam wrażenie. Czekajcie, jak tutaj to połączyłem razem, to też połączę razem. To cię mogę odzyskać. Co, czekajcie, czekajcie, co ja wiem? Nie to? To. Jedzonko. No i wracamy. Wykonajmy sobie tą rzecz. I... będzie trzeba zbierać jeszcze lód. No i teraz co, nagrzewamy to, aż dostajemy tutaj informację, że can wall, czyli można już na tym pracować. Ale czekamy, jak najdłużej się da, żeby było na danger, czyli niebezpieczny. Głównie po to, żebyśmy mogli tutaj dłużej przy tym właśnie cokolwiek robić. A nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie nabić wyższą temperaturę. Chyba już nie. Dobra, zabieramy to, wrzucamy. Ustawiamy, co chcemy zrobić. O co chodzi? Ten. Ej, o co kaman? Tu. No są formy. Nie ten tier? Aj, to może być nie ten tier. Ale żebym się teraz rypnął. Stone or more? A właśnie, koprowy minimum. No to żebym się teraz tutaj wrobił. Dosłownie wrobił. Czy to nie wykonam? Więc stylówkę nie chcę. Ten. Bizmutówkę. To z bizmutu potrzebowałbym anvil bądź lepszy. Tutaj z tego. Ha. Czyli tak tego nie wykonamy tak naprawdę. Dobra, wiecie co? To ja niepotrzebnie w ogóle tutaj to zdobywałem teraz. Nagrzewałem wszystko. Bo po tego kopra potrzebuję nawet strząco więcej. Co teraz po prostu zostaje przede mną do zrobienia? Zlokalizowanie miejsca, gdzie tego kopru będę miał mega, mega dużo. A tutaj tymczasowo biorę łopatę i lecę po śnieg. Tak, śnieg to jest drugi rodzaj surowca, który tutaj możemy użyć. Więc no, dla mnie to jest jedyny rodzaj, który teraz ja mogę wykorzystywać. Ale że to już troszkę czasu zajmie, to pokażę wam efekty w przyszłym odcinku tak naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapkowaniu, komentowaniu i spotykamy się w kolejnym odcinku, czyli w piątek z Terra Firmy. Na razie, hej, pa!